Dziękuję, Karolku. Panna Kat Toporska będzie zachwycona. Oddaj zaraz. A, figusa? Tak, figusa. Dziękuję, dziewczynki. Pójdźcie z panną Miodzik do gabinetu pani dyrektor. Tak, przepani. Juh, o mały włos. Kat Toporska byłaby wściekła. Tak, za to teraz wścieknie się pani dyrektor. O, masz rację. Za kogo się przebrałeś? A, za baletnicę. Co pani dyrektor może mi zrobić? Kto ją tam wie? Jak wyniuchać, gdzie teraz są te plakaty? Mamy trochę czasu, żeby się dowiedzieć. Czego chcecie się dowiedzieć? Gdzie są plakaty? Olo! O, wybacz. Haha, pożałujesz tego, Karolku. Tak, pożałujesz, Karolku. Odejdź, Wandziu, nie jesteś mile widziana. Ach, chyba mnie potrzebujesz. Co kombinujesz pod grzywką? Bo tak się składa, że wiem, gdzie są plakaty i ja mam plan. To jest możliwe. No dobrze, Wandziu. A co w zamian? Tak, a co w zamian? Ach, bądź cicho, Jadziu. To robota dla kobiet. Słuchajcie, plakaty zostaną wyjęte z sejfu jutro podczas balu przebierańców, żeby można było wyłonić zwycięzcę i wtedy uderzymy. Przyda się wsparcie. Trwał ten bal. Fajny kostium, Karol. Dzięki. Spóźniłeś się. Głupi Damianek aż 5 razy zmieniał kostium. Wszyscy na stanowiska. Wyjątkowo duża frekwencja, nie sądzi pan? Miecio jest w pogotowiu. Olo też jest gotowy. Nie za gorąco ci w tym kostiumie? Ja nie wiem. Chodź! Piękny kostium, Wandziu. Dziękuję, pani dyrektor. Dzieła. Świetne przyjęcie. Poncz jest smakowity. Tak, delicje. O, balony. Wara od balonów, gryzonie, są moje. Powinno wystarczyć. O, pani dyrektor, szybko! Piotruś mówi, że ktoś jest w schowku sali chemicznej. Niemożliwe, sala jest zamykana. Wiem, powtarzam tylko, co powiedział i... O, proszę. O mój Boże, co tam się stało? To był sygnał. Idziemy. Co mówiłeś, Karolku? Mówiłem, żebyś nie likwidowała mojego fortu. Proszę. Karolku, jeżeli go nie
nie rozbierzemy, po prostu sam się zawali. I przy okazji zrobi komuś krzywdę. Nie zmienię zdania. Ale ja kocham swój Ford. Wszyscy kochają mój Ford. Prawda? Co to jest? Kapusta. Nie! Koszmarny Karolek i odkrycie archeologiczne. No? Raz, dwa, raz, dwa. Co cenimy? Nie jarzyny. Nie dla jarzyn. Tak, dla fortu. Raz, dwa. O! Raz, dwa, raz, dwa. Co dla pani wartość ma? O, na pewno nie mali chłopcy zachowujący się jak ulicznicy. Ale... Za moich czasów tego nie było. Nie. Chodź, Amor, nie będziemy zadawać się z ludźmi tego pokroju. Ej, Mieciu, podpiszesz się pod petycją przeciwko rozbiórce mojego fortu? Nie wiem. Co ty tu robisz, Robalu? Właśnie zbieram podpisy w ramach mojej kampanii Więcej Warzyw. Podpiszesz się? Karolek? 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 Tu, na ziemi. Co ty znowu wyprawiasz? Protestuję, patrz. Trochę przesadziłeś, co? Likwidacja mojego fortu to dopiero przesada. Nie pozwolę im na to. Właśnie widzę. No dobra, do zobaczenia, Karolku. Na razie. A nie mogłam przypadkiem nie usłyszeć twojej rozmowy z Olem. To twoja specjalność. Przyszłam zaoferować swoje usługi. Twoje usługi? Jako kogo? No wiesz, jako rozwiązywaczka konfliktów. Jako kto? Rozwiązywaczka konfliktów. Pani Kat Toporska zawsze mówi, że jestem dobra w rozwiązywaniu konfliktów. Tak, bo to zwykle ty je wywołujesz. Skoro nie chcesz ocalić swojego zasmarkanego fortu, to... Czekaj, czekaj! Jestem zdesperowany. Oprócz mnie nikomu tak naprawdę na nim nie zależy. Zrobię wszystko, by go nie stracić. Wszystko? No tak, bardzo dużo. W takim razie słuchaj. Macie już coś? Nie. Nie. Nie wiem. Och, przecież musi tu coś być. Szukajcie dalej. Nie ma czasu do stracenia. Mama Karolka zamówiła już pług talerzowy. Znalazłem. Cii, przepraszam. Jest tutaj. Jeżeli strony wchodzą w spór o grunt tytułem zasiedzenia bądź użytkowania wieczystego, niezależnie od tego, czy w dobrej, czy w złej wierze, niezależnie od ostatniego wpisu w księdze hipotecznej, dotychczasowy władający ma prawo do zachowania nieruchomości tytułem zasiedzenia. Ej, co z tego wynika? Że jest szansa na uratowanie fortu Karolka. Chodźmy. Jeszcze jedno ciasteczko? Nie, dzięki, Olo. Przez ten fort straciłem apetyt. Ciekawe, czy Wandzia i jej ludzie coś wymyślą. Musowo. Pamiętaj, że w wypadku porażki ona zrezygnuje z honorarium. Ej, co to znaczy? A to, że jeśli nie załatwi sprawy, nie dostanie honorarium. Czego konkretnie? Kierowania gangiem purpurowej czaszki przez cały miesiąc. I tyle czekoladek, ile zdoła zjeść. Wow. Dokładnie. So easy being me, I'm Hard Henry. O, to niestety mój ostatni dzień. Wyciśnijcie z niego, co się da. Co? To pański ostatni dzień? Jak to? Jesteście moimi jedynymi klientami. Nikt już nie kupuje lodów. A my to co? Kupujemy wszystkie. Ale to stanowczo za mało. Wszyscy teraz chcą się odżywiać zdrowo. Moich lodów nikt już nie uważa za zdrowe. Ale... Tak więc już od jutra nie ma więcej moich lodów. Nie! Koszmarny Karolek i sen o lodach.
koniec moich lodów. To niesprawiedliwe. Karolku, masz ochotę na marchew? Nie, dzięki. Chyba, że masz lody marchewkowe. Ja? Wszyscy jedzą warzywa. Jest ciężko, Karolku. Coś o tym wiem. Karolku, Damianku, kolacja. Jestem głodny. Co na kolację? O, kiełbaski? Tak, Karolku, z marchewki. No, mniami. Co? Kiełbaski z marchwi? Z marchewkami z wody i piure z marchwi. Skąd tu tyle marchewki? Nie bądź koszmarny, Karolku. Ona jest naprawdę bardzo zdrowa. A co na deser? Ciasto z marchwi. Nie do wiary. A więc Rzymianie postanowili, że zbudują... Zobaczmy, co leci na innych kanałach. To naprawdę pyszna surówka z bakłażanem, morelami, papryką i cukinią. Dodaj też bazylię, nieco tartej marchwi i gotowe. To warzywa! Wynoszę się stąd! Marchew, lody... Więcej marchwi. Z ostatniej chwili. Od dzisiaj lody przestają istnieć. Powtarzam, lody przestają istnieć. Przestają istnieć. Nie! Bakłażan, cukinia, karczochy. Mamo, możemy zrobić przepyszną sałatkę. A ja muszę mieć lody. Co? Gdzie się podziały wszystkie lody? Od zawsze były tutaj. Gdzie się podziały moje lody? Nie bądź koszmarny, Karolku. No i musiałam kupić te wszystkie uszkodzone puszki z marchewką. Tylko spójrz. To nie moja wina, że wycofali ze sprzedaży wszystkie lody. Mógłbyś przynajmniej pomóc mi to schować. Zbierz 6 kuponów i wygraj wycieczkę do fabryki lodów bałwanek. I ułóż hasło reklamowe. A tak, z tym to sobie poradzę. Mamo, co na kolację? Marchewka. Super! Co? Ty, posłuchaj tego. Lody bałwanek smakują cudnie, jak jesz ich dużo, na pewno schudniesz. Jeśli to hasło nie wygra, to nie nazywam się Olo. Dzięki, Olo. Dobry z ciebie kumpel. A nie mówiłem? Wygrałem! Tak! Karol górą, Karol górą! Lecę! Witajcie, panowie, w fabryce lodów bałwanek. Mamy taki zwyczaj, że wszystkich witamy o zięble. To była moja limuzyna. Ty, Karolku, nie musisz nigdzie jechać, bo przenosisz się do domu Wandzi. Akurat do niej. Lepiej, żeby ta nagroda była tego warta. Pa, Karolku. Czekamy na ciebie. Witaj. Witaj w naszym domu. Martwi mnie, że zajmę pokój Karolkowi. Nie martw się, Piotrusiu. Zaopiekuję się tobą. Kiedy nasi zawodnicy będą się urządzać w swoich nowych domach, my przyjrzyjmy się, jak sobie radzą.
witaj, Karolku. Skosztuj ciast. Mamy czekoladowe, biszkopt z kremem i bezy pawłowej. Och, nie wiedziałam, co lubisz najbardziej. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, po prostu daj nam znać. No, gdybym chciał nową grę komputerową z kosmicznym ninją. Już się robi, Karolku. Ha! Chciałbym też kawałek czekoladowego tortu, no i bezę z kremem pawłowej, kochanie. Ten pokój nie jest różowy, tak samo jak misiek. Och, nie denerwuj się, dziecko. Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. O, czyli co? Ta-da! O, bilety na ligowy finał? Nie, to są bilety na mistrzostwa gry w pchełki. Chodzimy na nie co roku. Fuj, ale ja nienawidzę pchełek! To jest życie! Karolku, przyniosłam ci 3 kolejne porcje lodów. Dobra, niech pani to postawi. Proszę. Dziękuję! Halo? To ja! Chcę rozmawiać z moimi rodzicami. Czemu? Ponieważ wracam do domu. Tu jest beznadziejnie. Jeżeli ona teraz wróci do domu, to ja wypadnę z gry. Tak mi przykro, ale żadne z nich nie może podejść do telefonu. Zadzwoń za tydzień. Pa! O! To ja potrzebuję czegoś ze strychu. Akurat stamtąd? Trzymamy tam jedynie stare pluszaki Wandzi. Akurat są mi potrzebne pluszaki i to dużo. Już! Dobrze, Karolku, idę. A konkretnie jakie? Wszystkie. Ktoś przyszedł, pójdę otworzyć. Niech pan nie schodzi, ja otworzę. Ojej! Karolku, czemu drabina leży? Proszę się nie niepokoić, zaraz ją przystawię. Tak? Kto tam? Dobrze wiesz, kto, Karolku. Zawołaj moich rodziców. W tej chwili są oboje bardzo zajęci. Wpadnij w przyszłym tygodniu. O, gorzko tego pożałujesz. Możliwe, ale wcześniej wygram nagrodę pieniężną. Gdzie jest mój komiks z mutantem Maxem? Chcę go mieć w tej chwili. Już, już, Karolku. O, proszę, Karolku, przyniosłam ci też najnowszą płytę zabójczych szczurów. Masz już nowy super mega miotacz, Karolku? Nie jestem pewien. Może. Proszę, zestaw do mrocznej oranżady. Dokładnie taki, o jaki prosiłaś. A tu są bilety na mecz piłkarski. W końcu! A na kolację chcę zapiekankę pasterską, a nie tę okropną kapuchę. Tak jest, Wandziu. W tym bałaganie nie można niczego znaleźć. I czemu wszystko jest różowe? Nie bądź wredna, Wandziu. Nie jestem Wandzią, jestem Karolek. Chwileczkę. Zmieniam się w wredną Wandzie. Nagroda nie jest tego warta. Chcę wrócić do domu, proszę. Nic z tego, Karolku. Nie odeślemy cię do domu, bo podoba nam się, że z nami mieszkasz. To niesprawiedliwe. Robimy dużo odbitek i sprzedamy całej szkole. Jedną podrzucimy Katce Polskiej. A drugą Sidowi do szafki. Nie, mam lepszy pomysł. Nie pokażemy nikomu więcej. Co? Tylko pomyśl. Dopóki mam to zdjęcie, dla Katce Polskiej jestem nietykalny. A to znaczy? To, że koniec z odrabianiem lekcji, koniec z dyktandami. To jest mój bilet do wolności. A co ze mną? No dobra, twój też. Sprawdzę prace domowe. Oddajcie wypracowania, bo będzie źle. Szybciej, szybciej! Nie mam całego dnia! Karolku, praca domowa. Gdzie ona jest?
nieodrobiona. Nie odrobiłeś? Nie. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Byłem zajęty. W telewizji leciał Max. Pięknie. W takim razie nie wyjdziesz na przerwę. Nigdy! O, jedną chwileczkę. Co też mam w kieszeni? Może powinienem powiesić na tablicy ogłoszeń? Koszmarny chłopcze! Po namyśle postanowiłam darować ci tę niesubordynację wyjątkowo. Olo, gdzie twoje wypracowanie? Nie napisałem, proszę pani. Co? No bo też byłem na lekcji tańca razem z Karolkiem. Tak! Mamy ją! Dziesięć minut, 15 sekund. Słabo. Karol, Olo, co wy tu u licha robicie? Nic, przepana? Tak, kompletnie nic. Sześć okrążeń boiska i to zaraz, obaj! O, a skąd to macie? A stąd czy stamtąd? Tak, może inni też chcieliby zobaczyć. Co, Karol? Tak, czy mamy ich zawołać? Koszmarne dzieciary! Coś nie mam dziś ochoty na bieganie. Ja tak samo, a w ogóle to nie lubię biegać. O, chociaż dwa okrążenia, proszę. Czy oni się tu nie całują? To obrzydliwe. No dobra, dobra. Wygraliście. Jakby nie każe im pan wziąć i ganiać? Nie. To niesprawiedliwe. Niby czemu ma im to ujść na sucho? Pięć okrążeń boiska. No! Karolku, zapytam tylko raz, gdzie to jest? To pani Kat Toporska. Ty dobrze wiesz, o czym mówię. Gdzie to jest? Ale co gdzie jest, proszę pani? Och, z przeproszeniem, nie udawaj głupca. Zdjęcie, Karolku. A, dałem je Olowi. Łżesz, to nieprawda. Słowo honoru. To się okaże. Pokaż, co masz w kieszeniach. No dobrze. Oddaj zdjęcie albo... Albo co, pani Kat Toporska? Albo gorzko pożałujesz. A co w zamian? Czuję, że tracę cierpliwość. Do końca roku nic do domu? Ostrzegam cię, Karolku. A z semestru? Karolku! Piotrusiu, co ty tu robisz? Idę do toalety, proszę pani. Wyjdź ze szkoły, już!